Czeska zbrojówka to ceniony producent broni. Jej produkty są bardzo popularne na całym świecie. Również repliki są doceniane przez graczy ASG. W tym wideo pokażemy Wam replikę pistoletu CZ75 SP01 Shadow wyprodukowaną przez firmę Action Sport Games. Zanim jednak opowiem Wam o tym pistolecie, zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, po to, abyście mogli być zawsze na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo. Replika została wykonana z dwóch rodzajów materiałów. Część zewnętrzna, czyli korpus i zamek, to wytrzymałe tworzywo sztuczne. Natomiast elementy wewnętrzne, a także lufa, wykonane zostały z metalu. Mamy tutaj bardzo wygodny ergonomiczny chwyt, który został pokryty antypoślizgową fakturą. Dzięki temu pistolet podczas strzelania na pewno nie wyślizgnie nam się z dłoni. Tuż nad chwytem znajduje się motylkowy bezpiecznik, który blokuje spust i zabezpiecza replikę przed oddaniem niekontrolowanego strzału. Pod lufą znajdziecie szynę w standardzie RIS, na którym będziecie mogli zamontować dodatkowe akcesoria, tak jak na przykład celownik laserowy czy oświetlenie taktyczne. Replika wyposażona została w mechaniczne przyrządy celownicze. Mamy tutaj szczerbinkę, a także muszkę, która dodatkowo wyposażona została w światłowód, znacznie przyspieszający i ułatwiający proces celowania. W chwycie znajduje się magazynek. W nim znajdziecie port 12-gramowego naboju CO2. Gaz ten napędza replikę i wystrzeliwuje kulki z prędkością początkową 413 fps. Magazynek mieści również 15 kompozytowych kulek w kalibrze 6 mm. Ten pistolet to bardzo fajne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują niedrogiego uzupełnienia swojego uzbrojenia podczas gier ASG. To tyle o replice CZ75 SP01 Shadow, a ja oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.